Bardzo mi miło wszystkich Państwa tutaj widzieć na naszej debacie, pierwszej debacie z cyklu ze zwierzęcej prawa ludzi, prawa zwierząt. Bardzo uważam, że to jest dobry pomysł i to, że się wszyscy tutaj zebraliśmy przy okazji uczczenia Nobla Olgi Tokarczuk i przy okazji też festiwalu literackiego, to jakoś tak nadaje wysokiej rangi prawom zwierząt i o co nam wszystkim chyba tutaj chodzi. Nasza debata to raczej nie będzie debata z cyklu Hitler rozmawia z Anną Frank. Raczej wszyscy tutaj jesteśmy po tej samej stronie, tylko będziemy się zastanawiać, w jaki sposób sprawić, żeby te prawa zwierząt zaistniały i były przestrzegane. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych panelistów. Przedstawię ich w kolejności może tak, jak po prostu usiedliśmy. Najbliżej mnie siedzi Karolina Kuszlewicz, adwokatka od wielu, wielu lat zajmująca się sprawami dotyczącymi właśnie praw zwierząt, jednocześnie też rzeczniczka do spraw o ochrony praw zwierząt wybrana przez Polskie Towarzystwo Etyczne. Za Karoliną siedzi pani Dorota Sumińska, lekarka weterynarii, też publicystka, propagatorka praw zwierząt i Dariusz Gzyra, współzałożyciel Stowarzyszenia Empatia, walczącego o prawa zwierząt, publicysta. Także no, grono mamy wyśmienite. Ja się nazywam Ludwika Włodek. Mam zaszczyt tę dyskusję prowadzić. I chciałabym zacząć od bardzo aktualnego tematu. Wszyscy pewnie Państwo, skoro tu przyszliście, to prawa zwierząt Was, jak zakładam, interesują, więc na pewno śledzicie debatę wokół tak zwanej piątki dla zwierząt, nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zaproponowanej przez PiS. I chcę zacząć od czegoś, co mi bardzo, szczerze mówiąc, podniosło temperaturę, a mianowicie artykułu prawnika profesora Marcina Matczaka z wczorajszej Wyborczej, w którym to artykule, to jest taki felieton wydrukowany w Gazecie Wyborczej, w którym Matczak pisze, że to jest ustawa, która go najbardziej niepokoi ze wszystkich ustaw zaproponowanych przez PiS. I pisze tam, nie będę już dosłownie cytować, ale nie wypaczam tej myśli. Pisze tam, że generalnie prawami zwierząt się teraz zajmujemy, bo Kaczyński jest dyktatorem, który akurat sobie wymyślił, że prawa zwierząt są ważne. No one są owszem ważne, ale są przecież też dzieci pozbawione psychiatrów, są frankowicze, którzy mają ciągle problem ze spłatą swoich kredytów. Są wysiedlenia na bruk, więc dlaczego teoretycznie mielibyśmy się zajmować tymi prawami zwierząt? No i ja mam do Państwa pytanie, jak odpowiadać na takie argumenty, gdybyśmy tu mieli profesora Matczaka, co byście mu powiedzieli w takiej sytuacji? Kto zaczyna? Ja nie będę wyznaczać, będziecie tak mówić, jak uważacie. Naprawdę to nie jest koronacyjny kaszel, proszę się nie bać. Znaczy, ja myślę, że tutaj nie ma po prostu o czym rozmawiać z panem Matczakiem, dlatego że to jest taka dyskusja, jak dyskusja nad karą śmierci, czy ją zlikwidować, czy jej nie likwidować, bo jak ją zlikwidujemy, to kaci stracą pracę i ktoś sobie wymyślił taką głupią rzecz, żeby ją likwidować, no bo przecież co my z nimi zrobimy, co oni będą robić. To w obliczu tej sytuacji, w której stanęła w tej chwili Ziemia, pomijam etykę, moralność, tylko to, że naprawdę te zmiany klimatyczne, które następują, których główną przyczyną jest ocieplenie klimatu, pochodzą właśnie z produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Więc jeżeli kogoś nie rusza, to powiem tak nieładnie, to, że co się robi z tymi zwierzętami,
to niech sobie uzmysłowią, że jeżeli natychmiast nie zaczniemy redukować hodowli zwierząt w ogóle, to za chwilę się udusimy i zaczniemy się zjadać. Ja wiem, że to brzmi przerażająco i że nikt, kto wchodzi do supermarketów, nie umie sobie tego wyobrazić, że nagle nie będzie jedzenia, ale naprawdę tak będzie i od czegoś trzeba zacząć. Nie da się natychmiast zlikwidować produkcji szynki czy karpia na święta, więc trzeba zacząć od zwierząt futerkowych, trzeba zacząć od uboju rytualnego, od czegoś, zrobić maleńką dziurkę w tym murze, który powstał między nami a zwierzętami. Że ludzie wykształceni, inteligentni, czujący z pewnością, nie rozumieją, co my robimy. My robimy rzeczy potworne, zrobiliśmy z ziemi jedną wielką rzeźnię. Ja bym bardzo chciała również, żeby wypowiedziałaś na ten temat pani Karolina Kuszlewicz, która napisała świetną książkę na temat praw dotyczących zwierząt. Ja nie mogę powiedzieć praw zwierząt, dlatego że zwierzęta nie mają żadnych praw. Tak, o tym jeszcze będziemy tak, też... Tak, tylko to, że tutaj... Właśnie po to my tu jesteśmy, że nie wiem, jakie powstawałyby ustawy, jeśli nie będzie woli politycznej i woli społecznej, to jest bardzo ważne, to nic się nie zmieni, a wolę społeczną można stworzyć tylko i wyłącznie edukacją. I uważam, że autor owego artykułu po prostu jest niewyedukowany. A jakieś jeszcze inne argumenty? Ja myślę, że on jest śpiochem moralnym, że on po prostu przespał kilkadziesiąt ostatnich lat, nie widząc, co się dzieje społecznie, nie widząc ogromnego ruchu społecznego działającego na rzecz zwierząt. Przecież od połowy lat 80. ten ruch działa, doskonali się, jest coraz bardziej sprofesjonalizowany, coraz ma szersze społeczne poparcie. W sprawie futer, w sprawie cyrków działa się dosłownie od końca lat 80., więc nie można powiedzieć, że to jest zaskoczenie, że to jest pierwsza odsłona jakiejś bitwy. Pisze to tak, jakby Kaczyński sobie to wymyślił pod wpływem reportażu Onetu. Prawdopodobnie profesor nigdy wcześniej o tym nie myślał, bo często wypowiadają się publicznie, są proszone o wypowiedzi, szczególnie w przypadku mężczyzn tak jest. No wypowiem się, nawet jak się na tym nie znam, no to się wypowiem, no bo to media, niech to nazwisko się gdzieś pojawi. No więc powiedział, tak, ale gdyby go przepytać, czy pan wie, co się działo w ostatnich 30 latach w Polsce, jeśli chodzi o kolejne nowelizacje, jeśli chodzi o ruch społeczny, w jaki sposób działał, gdzie docierał, w ilu mediach pojawiały się porażające wręcz dokumentacje z ferm również polskich. Nie wiedziałby. Prawdopodobnie by nie wiedział. Takie jest moje założenie. Więc jest śpiochem moralnym. Ja bym nie chciał profesorowi specjalnie jemu właśnie dokuczać, bo śpiochów moralnych w tym kraju jest co niemiara. Więc nie on jedyny. Ale tak jak pani powiedziała na początku, ja się obawiam, że te strategie, które my przez ostatnie lata wypracowaliśmy, takie strategie miękkiej drogi, no bo psychologia społeczna podpowiada, że to trzeba tak powolutku, krok za krokiem, tak żeby opinia publiczna się nie poczuła zagrożona, żeby nas lubiła, że my nie jesteśmy takimi przecież radykałami, tylko jesteśmy tacy jak wy. I cały ten repertuar takiej miękkiej ścieżki okazuje się po prostu w obliczu zagrożenia, które wisi nad nami w najbliższym dziesięcioleciu czy dwóch dziesięcioleciach, nieadekwatny do sytuacji. I to jest właśnie ten moment, w którym być może właśnie przydałby się nam w prawodawstwie konkretny zakaz, nie jakieś regulacje cząstkowe, tylko właśnie zakaz, żeby powiedzieć, że prawodawstwo ma takie narzędzie i powinno je później zastosować w przypadku wielu innych aspektów opresji zwierząt. To jest sygnał nie tylko dla społeczeństwa, że ścieżka zabiegania o rozszerzenie kręgu moralnego w końcu kończy się zmianą prawa, ale to jest również sygnał dla rolnictwa, że rolnictwo nie jest osobną działalnością, niezależną od społecznej oceny jego działań, niezależną od jakby taką bańką, która nie jest w żaden sposób na przykład związana z humanistami, z humanistyką. Otóż jest, ponieważ jest, rolnictwo jest częścią kultury, niezwykle ważną częścią kultury, jest medium najważniejszych wartości. Skoro zajmuje się sprawami życia i śmierci, no to jest medium najważniejszych wartości w ogóle, jakie mamy do czynienia na tej planecie. I w związku z tym podlega zmianie jak wszystko inne. Podlega zmianie i musi się tej zmianie poddać, jeśli ludzie tego będą chcieli. Karolina, jak ty uważasz, co powinno w prawie się pojawić takiego, żeby rzeczywiście, to jest bardzo ciekawy jest ten twój punkt widzenia dotyczący prawa zwierząt w konstytucji, tego, że to powinno być tą normą nadrzędną. Jak to widzisz?
Jeszcze, jeżeli pozwolisz, do profesora Matczaka, którego tutaj nie ma i bardzo żałuję. To jest też profesor prawa, który niesamowicie przysparza się walce o praworządność w Polsce i kiedy czytam tego typu wypowiedzi, jest mi bardzo przykro. Tego typu wypowiedzi czytam może nie bardzo często, ale dosyć często właśnie ze strony swojego środowiska prawniczego, które mam wrażenie utknęło w takim pojmowaniu rzeczywistości fragmentarycznym pojmowaniu rzeczywistości podzielonej na kawałki, które od 20-30 lat są zdefiniowane tak samo. Czyli zwierzęta są jakimiś wartościami, okej, okay, zapisaliśmy w 97 roku, że nie są rzeczami, przez 30 lat, no nie całe, ale jednak to już bardzo dużo czasu minęło od uchwalenia ustawy, 97 rok, dzisiaj 2020. Nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, okej, okay, jeśli nie są rzeczami, to kim są? I wciąż mam poczucie, że duża część mojego środowiska prawniczego jest na etapie zadawania sobie pytania, czym są? Jeśli nie są rzeczami, to czym są? I dzisiaj jestem pewna, że musimy być na etapie, w którym przedefiniujemy to pytanie również na tym prawnym poziomie i zaczniemy pytać, to kim są? I zastanowimy się nad tym światem, który sobie właśnie podzieliliśmy na fragmenty, na jakieś wyspy wartości. One często ze sobą w ogóle są niekompatybilne. Dochodzimy do konfliktów wartości, stawiamy prawa zwierząt w opozycji do praw człowieka. Zresztą dzisiaj ten, bardzo mi się podoba też tytuł tego panelu, w którym rozmawiamy i o prawach ludzi, i o prawach innych zwierząt i profesorowi Matczakowi powiedziałabym, zgadzam się z tym, że proces stanowienia prawa, tam gdzie mówimy o bardzo poważnych sprawach, a sprawa dotycząca zwierząt, na przykład zakazu hodowli zwierząt na futra, jest niezwykle poważna, dlatego że decyduje o życiu i śmierci żywych istot. Tam prawo musi być tworzone naprawdę porządnie i uważam, że powinno przebiegać proces legislacyjny, tak zwany powinien przebiegać bardziej spokojnie, powolnie. Natomiast tam, gdzie pan profesor pisze, że szczęście mają koty i zwierzęta futerkowe, bo właśnie wódz je lubi, tam no muszę panu profesorowi powiedzieć, że nie, zwierzęta futerkowe ani koty nie mają szczęścia. Nie dalej jak 2 dni temu, co się zdarza zresztą na terenie całej Polski, kotka wolnożyjąca po prostu została zakatowana w Warszawie, a miliony zwierząt są obdzierane ze skóry na futra co roku w Polsce, a wcześniej są gazowane albo są rażone prądem i w ten sposób są zabijane. I to, panie profesorze, nasze prawo reguluje i posługuje się takim językiem jak właśnie zagazowywanie zwierząt czy używanie prądu, żeby ich uśmiercić, mnie jest wstyd za takie prawo. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, wydaje mi się, że o tym zresztą wczoraj mówiła pani Olga Tokarczuk w swoim eseju, że my w prawie jesteśmy właśnie w bolączce literalizmu, to znaczy uciekliśmy, czy w ogóle nie dostrzegamy tego, że musimy mówić o wartościach w kontekście, w zależnościach, w relacjach. I to, co musi się zmienić, oprócz oczywiście poszczególnych nakazów i zakazów, to wprowadzenie zdecydowanie większej wrażliwości do prawa. Pan profesor powiedział, mamy się opierać na dowodach, a nie na emocjach. Ale tam, gdzie mówimy o tak wrażliwych sprawach, jak prawa człowieka, jak godność, jak prawa zwierząt, jak cierpienie, przemoc, upokorzenie, jak mamy nie mówić o emocjach? To jest niemożliwe. Wtedy obdzieramy to z jakiejś istoty w ogóle problemu. I oprócz samych konkretnych przepisów uważam, że w ogóle potrzebujemy uwrażliwić prawo, bo w przeciwnym razie to doprowadzi nas do katastrofy albo stanie się prawo narzędziem, które jest kompletnie nieprzystające do tego, co dzisiaj dzieje się w świecie. No tak, tylko że ja rozumiem, że skoro ten tekst profesora Matczaka się pojawił w Gazecie Wyborczej, gdzie jest cały zespół redakcyjny, gdzie są jacyś ludzie, którzy odpowiadają za wypuszczanie tekstów, to znaczy, że on nie jest samotnym jednym człowiekiem, który tak myśli, tylko reprezentuje pewien bardzo popularny sposób myślenia. Wielokrotnie słyszę
że a co ty tymi zwierzętami się tak interesujesz? Przecież są dzieci w sierocińcach. Już nie mówię o tych nieszczęsnych frankowiczach, prawda? Ale że ciągle słyszymy, że jest tyle problemów w świecie ludzi, że zwierzęta zostawmy na koniec. A kiedy w ogóle chciałam o tym też z Państwem porozmawiać, czy w ogóle w dyskusji o prawie zwierząt były jakieś takie momenty, jak na przykład mówimy o prawach ludzi, to jest kwestia, nie wiem, rewolucji francuskiej, później tych straszliwych zbrodni II wojny światowej. Czy możecie pokazać takie momenty w rozmowie o prawach zwierząt? Ja myślę, że takie momenty zdarzały się podczas dyskusji na temat koridy. Przepraszam. I myślę, że to był taki moment, akurat to się nie działo w Polsce, ale zdarzają się takie chwile dotyczące jednego rodzaju znęcania się. Natomiast takiej ogólnej dyskusji na ten temat nie było. Ja mogę się mylić, ale nie wiem, jak Państwo uważacie. Że nie było ogólnego, światowego jakiegoś dysputu. Wstrząsu na przykład, tak, który by doprowadził. Chyba w ogóle trzeba uważać z takimi określeniami jak ogólnoświatowy, no bo to może jest po prostu dużo, czego byśmy oczekiwali. Ale przynajmniej w tym świecie zachodu, to wydaje mi się, że przełom lat 60. i 70. to był taki najsilniejszy moment poruszenia. To był ten moment, kiedy, przypomnieć sobie Państwo, Singer zaczął pisać Wyzwolenie zwierząt, które wydał w końcu w 75. roku. Wcześniej Richard Rider, brytyjski psycholog, wymyślił pojęcie szowinizmu gatunkowego. To był rok 1970. Działała grupa oksfordzka. To była grupa młodych studentów. Tak, problem w tym, doktorantów. Kto to czytał. Wyzwolenie zwierząt jest jedną z bardziej czytanych na świecie lektur w ogóle. Dlaczego ja skończyłam na edukacji? Słuchajcie Państwo. Gro ludzi, 99% ludzkości jest niewyedukowana. No tak, ale deklaracji praw człowieka też myślę, że niewiele ludzi czytało, tak, prawda? Tylko... A wycierają sobie usta wszyscy prawami ludzi, prawda? Może warto by było dodać, że nie skończyło się na tych książkach, pani Doroto, bo niech pani spróbuje zobaczyć tę oś czasu. To jest 70, 75, a 1980 to jest utworzenie organizacji PETA, PITA mówią. Tak. To nie jest przypadek. I później rozwój ruchu prozwierzęcego i później deklaracja praw zwierząt, która jest miękkim prawem, ale istnieje jako taki, może jako drogowskaz. To jest świetnie. Ja oczywiście uważam, że tak, jest cała rzesza ludzi, którzy o to walczą. Natomiast ja uważam, że powinna się radykalnie zmienić edukacja od podstaw, że bez tego nic nie wskuramy. Jeżeli nie zaczniemy uczyć dzieci prawdy o świecie, o różnogatunkowości i o tym, kim tak naprawdę jesteśmy tutaj na ziemi, nic się nie zmieni, bo to jest cały czas kropla w morzu. Tak naprawdę te wszystkie działania dzielne, bohaterskie, mądre, niejednokrotnie przypłacone różnymi kłopotami, dlatego że zwierzęta cały czas są istotami nieważnymi. Ja wiem to doskonale, bo ja przez kilkadziesiąt lat zajmuję się tym tematem i wiem, że cały czas jestem panią od piesków i kotków. No tak, że to jest spychane na margines. Dokładnie. Ja przepraszam, że się pani tutaj, bo o tym, co zrobić, porozmawiamy za chwilę, ale jednak jeszcze chciałabym od Karoliny jako trzeciej uczestniczki wydobyć może tę kwestię podstaw tego właśnie, tych takich kluczowych momentów. Czy ty okiem prawniczki widzisz to podobnie, czy jakoś inaczej? Jeszcze tylko zapytam, Darku, czy ty skończyłaś? Bo ja miałam takie poczucie, że ty... Przepraszam, przerwę. Wciąż... Powiesz, to jeszcze dodam dobra, coś. Dobra. Myślę sobie nad tym, ja jestem przede wszystkim praktyczką, obserwuję... co daje mi taką niesamowicie ciekawą perspektywę, ponieważ to, co jest z poziomu takiego mojego duchowego czy wrażliwego odbioru świata, muszę zderzać z tym, co dzieje się na salach sądowych i to jest... Kto z Państwa uczestniczy w procesach sądowych dotyczących zwierząt czy w sprawach przed prokuratorami, policją, ten wie, że to jest totalnie inny świat od tego, w którym teraz jesteśmy, od tego, który jest w książkach, które mówią o teorii praw zwierząt. To jest, więc ja sobie tutaj mam też taką perspektywę przez to, w której moja granica tego, co jest przełomem, jest być może inna, to znaczy bardziej subtelna. Ja postrzegam kwestie
praw zwierząt jako proces, długofalowy, złożony proces. No bo zobaczmy też, kiedy mówimy prawa zwierząt, to w ogóle co myślimy? Przecież tam jest zapisane tak wiele historii. Kiedy mówimy o prawach człowieka, dotyczą one jednego gatunku, a tak wielu kwestii. Przy prawach zwierząt mamy kwestie związane z ochroną gatunkową bezkręgowców i kręgowców, tak niesamowitej grupy i zwierząt lądowych i ptaków. I patrzę na to jako długi, złożony proces, więc dla mnie takimi momentami przełomowymi w ogóle z samej mojej pracy są takie momenty, w których na przykład zaczynamy proces sądowy i sędzia mówi o zwierzęciu, że zdechło, a kończymy proces sądowy, kiedy sędzia w wyroku uzasadniając mówi, że zwierzę umarło. I ja uważam, że to jest przełom. W moim świecie, tam gdzie ja wykonuję swoją pracę, to jest przełom. Ale już abstrahując od jakby tego mojego poletka, no bardzo nieprzyjaznego środowiska do pracy, jeśli chodzi o prawa zwierząt. Na salach sądowych nie ma praw zwierząt. Chociaż czasami sądy zaczynają odważnie się wypowiadać i mówią o prawie do istnienia i znowu to jest taki efekt wow, że sąd powiedział o prawie do istnienia jakiegoś zwierzęcia. Niesamowite. Albo tak jak Sąd Najwyższy w 2016 roku, kiedy miałam wielki zaszczyt stawać przed nim, powiedział o tym, że ryby jako zwierzęta wodne mają przebywać w wodzie. No i wiecie państwo, absurd, że ja muszę iść do Sądu Najwyższego przez 6 lat o to walczyć, żeby to usłyszeć. I to jest przełom. Ale chcę jeszcze wspomnieć o takim prawniku wybitnie zaangażowanym. Nazywa się Steven Weiss, jest prawnikiem amerykańskim i on właśnie takie procesy inicjuje bardzo progresywne, daleko idące. Próbuje wyzwolić, na przykładzie szympansów, próbuje wykazać przed sądami amerykańskimi, że te zwierzęta mają swoje prawa, takie analogiczne do praw człowieka i studiował wyroki w stanie Nowy Jork, doszedł do wniosku, że taką wartością najczęściej promowaną przez sądy jest autonomia, równość i wolność. I złożył szereg dowodów naukowych na to, że szympansy mają pełną autonomię, to znaczy świadomość decydowania o sobie. I oczywiście jeszcze żadnego z tych procesów nie wygrał, bo to jest coś niezwykle trudnego, żeby przebić się z prawami zwierząt w taki sposób. Natomiast on dla mnie jest takim przykładem próbowania, sięgania po coś, co jest jeszcze niedostępne, ale właśnie ponieważ jest to proces, to przesuwa granice i upomina się o te prawa szympansów i to jest... I myślę, że to jest, że przykłady takich spraw doprowadzą nas za kilka lat, że któryś odważny sędzia powie tak, te zwierzęta mają autonomię i mogą o sobie decydować, a zatem uznaje ich wolność cielesną i nakazuje je wypuścić. To jest w pewnym sensie też część procesu edukacji, o którym pani Doroto mówiła, ale no, żeby kwestia zwierząt weszła w ogóle w edukację taką rozumianą w dosłownie, czyli nie wiem, żeby w szkołach na przykład zwracano na to uwagę, to w ogóle mi się wydaje, że musi też się zmienić świadomość społeczna decydentów. I teraz moje pytanie właśnie już, tutaj się pojawiły takie głosy, też Dariusz o tym mówił, że właśnie trzeba skończyć z byciem grzecznym. Że to samo na przykład dotyczy, wydaje mi się, ruchów na przykład LGBT+, to jest dokładnie to samo, że zawsze jest niepora, zawsze jest niewłaściwy moment i zawsze trzeba dbać o to, żeby być grzecznym i nikogo nie urazić. Jak państwo to widzicie? W jaki sposób, no wiadomo, można chodzić, prowadzić audycje, pisać książki, ale co jeszcze? Czy ja mogę jeszcze na chwilę do tej edukacji, bo to jest bardzo ważny wątek. Właściwie to jest kluczowy w ogóle wątek dla nas wszystkich, ale ta edukacja nie może tylko dotyczyć dzieci. Musi dotyczyć dorosłych. Spójrzcie państwo, w Polsce pisze się książki o ptakach, nie wspominając o kurach, czyli o ptakach, których jest najwięcej i które mają najgorzej, traktowane są w najbardziej tragiczny sposób. W Polsce buduje się tkankę miejską, infrastrukturę miejską, nie myśląc o tym, że wspólnota jest międzygatunkowa i zawsze taką będzie. Każde miasto jest międzygatunkowym miastem. Warszawiak to jest tak samo facet w moim wieku, jak i gołąb,
którego mijam. Obaj jesteśmy warszawiakami. Miasto tego nie zauważa. Kiedy się mówi o prawach pracowniczych, nie rozpoznaje się tego, że największą grupą pracowniczą w Polsce są właśnie zwierzęta pozaludzkie. I to nie tylko te, które ciągną te fasiągi nieszczęsne na nadmorskie oko, ale również krowy mleczne, które wykonują najgorszy rodzaj, najbardziej eksploatujący zwierzę rodzaj pracy, czyli pracę metaboliczną, kiedy pracują całym ciałem po to, żeby ktoś mógł pobierać non-stop jakąś substancję, którą później sprzeda, przehandluje i osiągnie zysk. Jeśli mamy pojęcia, które są szerokie, ale nie obejmują z natury rzeczy zwierzęcia, jak na przykład wojna. Dlaczego pojęcie wojny nie obejmuje relacji międzygatunkowych, wyłącznie relacje międzyludzkie? Spójrzcie Państwo, ile jest do nauczenia nie tylko wśród dzieci, bo one mogą nie rozumieć pewnych rzeczy, o których ja teraz mówię, ale wśród dorosłych, również specjalistów swoich dziedzin i również fantastycznych aktywistów i aktywistów różnych ruchów społecznych, którzy również tego nie rozumieją. Więc ta edukacja jest na jeszcze niższym poziomie niż to wcześniej mogę uzgodniliśmy, obawiam się. Znaczy, ja się absolutnie z tym zgadzam, tylko uważam, że będzie to niemożliwe, jeżeli nie zaczniemy od dzieci. Bo jeśli zaczniemy od dzieci i zaczniemy dzieci uczyć o tym, kim jest pies, krowa, świnia, kot, a nie o tym, kim jest euglena zielona czy pantofelek, to potem dużo łatwiej będzie rozmawiać z dorosłym człowiekiem, dorastającym człowiekiem. I ja nie wierzę w to, że w tej chwili wolontaryjnie, po prostu od tak społecznie jesteśmy w stanie dotrzeć do dużej grupy ludzi. Nie wierzę w to. Ja uważam, że to musi przewiduję, że pani książka Dość będzie miała dziesiątki tysięcy nakładu. Ja bym chciała, żeby ona była lekturą w liceum, żeby możliwe było będzie, to. Kiedyś będzie. No kiedyś będzie. Tak, ale nie mamy też trochę czasu. Wydaje dlatego się, powinniśmy pielęgnować w tym naszym szerokim ruchu społecznym te jednostki i te grupy lokalne, które częściej są silniejsze, jeśli chodzi o postulaty, które wychodzą zawsze jeszcze krok w przód i pokazują, to nie wystarczy, nie bądźmy ciągle tacy mili do cholery, nie mamy już czasu. Nie mówmy ciągle o tym ograniczaniu. No powiedzmy, no dzisiaj weganizm jest czymś, co już naprawdę wszyscy możemy zrobić. Naprawdę możemy to zrobić. Powoli, ale możemy o tym myśleć. Już jest XXI wiek. Ja się absolutnie zgadzam, tylko byłoby dużo łatwiej coś zdziałać, gdyby była wola polityczna i społeczna do zmiany programu edukacji. Po prostu byłoby dużo łatwiej. Tak jest bardzo trudno, a tak jak wspomnieliśmy, czasu nie ma, bo naprawdę już nie ma na to czasu. I na pewno prawo powinno się zmienić, na pewno zwierzęta powinny być wpisane do konstytucji. Do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie wiem jak, ale są ludzie, jak? Którzy wiedzą. To teraz ja, tak? Tak. No właśnie, bo zwierzęta są, to jak to zmienić systemowo właśnie, bo możemy, taka rozmowa z poziomu wartości jest niesamowicie ważna i ona musi się odbywać tam, gdzie rozmawiamy właśnie o prawach zwierząt, czy też prawach ludzi, którzy są zwierzętami także. Ale no właśnie, jakich narzędzi używać, żeby móc te prawa wdrażać? Mnie podoba się w ogóle myślenie o podmiotowości zwierząt. Absolutnie uważam, że musimy zacząć myśleć o podmiotowości zwierząt takiej funkcjonalnej, to znaczy takiej, która, no cóż z tego, że napisalibyśmy w ustawie, zamiast zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę ma prawo. Jeśli za tym nie będą szły przepisy, które pozwalają nam to prawo egzekwować, wykonywać, to prawo po prostu będzie ładnie zadeklarowane. I takim narzędziem bardzo silnym poprawy sytuacji zwierząt byłoby wpisanie zwierząt do konstytucji, to znaczy ich ochrony przed cierpieniem, ich ochrony przed niehumanitarnym traktowaniem. Różnie można to zapisać, czy przy przepisach dotyczących środowiska, czy tworząc odrębny dodatkowy przepis. Dlaczego to jest takie ważne? Dzisiaj zwierzęta chronione są na poziomie ustawy.
ustawy, czyli takiego aktu prawnego, który jest bardzo wysoko, ale jednak jest niżej niż konstytucja. I pokazało nam to świetnie przykład uboju rytualnego, kiedy w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny miał zbadać, czy ochrona zwierząt przed cierpieniem, a mówimy o tym, że krowa jest po prostu zabijana przy pełnej jej świadomości. Ona jest świadoma tego, jak się wykrwawia. Niezwykle drastyczna sytuacja, do której nauka nie ma wątpliwości, że jest to sytuacja, w której zwierzę jest narażone na zdecydowanie większe cierpienie niż kiedy zabijane jest z ogłuszeniem. I to jest w ogóle straszne, że musimy porównywać te dwie sytuacje i właśnie w XXI wieku wciąż debatujemy, ogłuszać, nie ogłuszać i na tyle stać nas łaskawie, żeby ewentualnie ogłuszać. I Trybunał Konstytucyjny poszedł taką prostą drogą i powiedział, skoro wolność uzewnętrzniania religii wpisana jest w artykule 53 Konstytucji, a zwierzęta w ustawie o ochronie zwierząt, to po prostu wolność uzewnętrzniania religii wygrywa. I to wszystko. I jeszcze powiedział to tak szeroko, że nawet nie odniósł się do potrzeb grup religijnych, tylko w zasadzie dał możliwość, odwołał się do metod, że można zabijać zwierzęta według metod wskazanych, wymaganych przez mniejszości religijne, więc nawet nie na potrzeby konkretnych osób z konkretnych związków religijnych, tylko z tego wyszedł przemysł, wielki eksport i teraz wiemy przy tej nowelizacji ustawy, że chcemy to wreszcie ukrócić. I to jest absolutnie możliwe, żeby zwierzęta wpisać do Konstytucji. Dzisiaj wolność, prawo własności stoi wyżej niż ochrona zwierząt. Dzisiaj działalność gospodarcza, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i może być w pewnych sytuacjach odczytana jako wartość wyższa niż ochrona zwierząt i tak dalej. Oczywiście wcale nie musielibyśmy tego tak odczytać, bo dzisiaj Konstytucja mówi, że chroniona jest także moralność publiczna. I Trybunał musiał się zastanowić, czy moralność publiczna jest czymś, w czym mieści się również ochrona zwierząt. I powiedział, że według Trybunału tak nie jest, że zwierzęta jakby nie są tak istotną kwestią, to jak je traktujemy, żeby myśleć o nich w kategoriach moralności publicznej. I choć wcale nie musiał tak orzec, bo było aż 7 zdań odrębnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przecież wybitnych prawników i prawniczek, z czego jedno z tych zdań mówiło o tym, że tak naprawdę jakbyśmy chcieli być uczciwi wobec zwierząt, powinniśmy po prostu przestać jeść mięso. I to mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego, co moim zdaniem jest świetne, mimo tego, że wyrok taki zapadł. Trzeba też czytać te zdania odrębne. Ale Trybunał jednak przegłosował to w taki sposób, taki bardzo prosty. Nigdzie nie znalazł miejsca w Konstytucji dla zwierząt. Są konstytucje na świecie, na przykład Konstytucja Słowenii, która wprost mówi o ochronie zwierząt przed okrucieństwem. Już nawet nie ochronie zwierząt jako części środowiska, ale przed okrucieństwem, bo dostrzega to, że przemoc wobec zwierząt jest elementem przemocy i krzywdy w ogóle. Tu mówiłaś, Ludwiko, o tej argumentacji, odwoływaniu się do tego, że bo są dzieci, które potrzebują pomocy, bo są frankowicze, którzy potrzebują pomocy i tak dalej, ale jesteśmy systemem naczyń połączonych, funkcjonujemy w tej samej biosferze i wpływamy na siebie nawzajem. No, nie możemy mieć lepszego dowodu na to niż pandemia, która nas dotknęła. Przecież myśmy sami ją na siebie sprowadzili przez to, jak traktujemy zwierzęta. No tak, oczywiście tu się wetnę, ale cały czas mi się wydaje, że najważniejszą kwestią jest ta kwestia tej granicy między człowiekiem a resztą zwierząt, no bo też jesteśmy zwierzęciem i chciałam wrócić właśnie do tego, co myślą dzieci, a co myślą dorośli. Pamiętam do dzisiaj, jak mój syn tam teraz ma 10 lat, miał chyba 8 czy 7 i wymieniał osoby, które zna. No i tam wymieniał mama, tata, dziadek, koty, duńki, nasz pies. I on tak w ogóle jednym ciągiem wymieniał te istoty wszystkie po prostu, które zna. Natomiast później jest taki moment w życiu człowieka, kiedy nagle większość z nas zaczyna już się oddzielać. Jednak zaczynamy się uważać za ludzi, czyli teoretycznie kogoś lepszego od zwierząt. I moje pytanie jest takie, po pierwsze, czy wy też w tym widzicie jakby źródło tych wszystkich problemów? A poza tym, no, jak przekonać człowieka, który nie jest może specjalnie oczytany, który nie jest może specjalnie wykształcony,
ale żyje sobie, nie wiem, swoim dobrym czy może trochę gorszym życiem. W zasadzie nie chce nikogo krzywdzić, ale po prostu mu do głowy nie przychodzi, że ten pies na łańcuchu, którego ma i ta krowa, którą ma, nie wiem, albo u siebie w oborze, albo ma w zakładzie, od której kupuje mleko, w zasadzie ma też prawa. Może trzeba by było tutaj odwołać się do pojęcia wyboru. Ludzie lubią mieć wybór. No, chcą mieć jakąś tam wolność wyboru i bardzo to cenią, a tutaj wydaje się, że są jakby przez złą, zdeprawowaną kulturę zaprogramowani do kontynuacji koszmaru. I trzeba im po prostu mówić, słuchaj, możesz spróbować wyłamać się z tego w dosyć prosty sposób. Nie musisz być tutaj żadnym herosem ani specjalistą danej dziedziny. Możesz być po prostu codziennym konsumentem, który to zrobi. Możesz być użytkownikiem języka, który będzie ładniej mówił o zwierzętach, nie mówił o tych wszystkich brudnych świniach i tak dalej. Tylko cóż, świat inny jest możliwy mu pokazać. Przywoływał podmiotowość zwierząt również poprzez sposób, w jaki je nazywa. I wydaje mi się, że to jest takie powiedzenie, słuchaj, ty jeden, ty jedna, masz, jesteś sprawczynią, masz sprawstwo polityczno-społeczne, jesteś ważna, od ciebie coś zależy, tak jak w wyborach twój głos się dodaje, ponieważ one się sumują i potrafią przeważyć. Tak samo. Ale kto ma to mówić ludziom? Kto ma wszyscy, to ludziom powiedzieć? Wszyscy, którzy mają, którzy są słyszalni, a więc i Olga Tokarczuk, i pani, i Karolina, i Jadwiga. I wszyscy, którzy są rozpoznawalni, którzy mają dostęp do mikrofonu, ale również w codziennych sytuacjach społecznych jest bardzo dużo przestrzeni do pokazywania przykładem własnym, że zmiana jest możliwa. Słuchaj, możesz wybrać. I to nie jest tak, że pies na łańcuchu, czy transport, ten koszmar transportu, czy chów przemysłowy, czy karton mleka w sklepie, że to jest konieczność wynikająca nie wiem z czego, z programu świata, który taki właśnie jest i ma pozostać. Nie, to jest jakiś cały system, cała siatka decyzji świadomych, nieświadomych, ale to daje się zmieniać. To jest po prostu pewien model kultury. Kultury są plastyczne do pewnego stopnia i można je zmieniać na poziomie codziennych wyborów i na poziomie prawa, które daje pewne narzędzia, bo oczywiście to, co mówisz o wpisywaniu zwierząt do konstytucji jest istotne, bo może poprawić ich los, ich status może być wyższy. Ale to nie rozwiązuje automatycznie żadnego problemu. Przecież w niektórych konstytucjach już te zwierzęta są, w szwajcarskiej, tak jak mówisz, w słoweńskiej, ale tam wciąż istnieje chów przemysłowy. Tu nie ma żadnego pstryczka, który wraz z takim zapisem przestawi zwrotnicę dziejów i nagle wszyscy zaczną lepiej traktować zwierzęta. To jest potrzebne, ale to jest niewystarczające. Część dlatego procesu. Mówię o sprawstwie poszczególnych osób. Pani Doroto, ale pani często ma do czynienia z ludźmi, nie wiem, prowadzi pani program w radiu, ja czasem dzwonię, słyszę, co ci słuchacze opowiadają do pani, to jest często takie żenujące, ale czy pani na przykład pamięta takie przypadki przemiany, że kogoś pani przekonała, komuś pani wytłumaczyła, że jednak... To najradośniejsze chwile w moim życiu, oczywiście, że pamiętam i takie rzeczy się zdarzają, ale cały czas wiem, że jest to za mało, ja cały czas mam tego pełną świadomość. Ja dalej będę parła do tego, żeby znaleźć kogoś silnego, kto umiałby zmienić edukację w szkołach i przedszkolach. Ja uważam, że jest to... spójrzcie państwo, zacznijmy w tym, o czym pan mówił. Zacznijmy od tego, co robimy, kiedy jedziemy szybko samochodem i widzimy zwłoki zwierząt. Tak naprawdę większość, bardzo rzadko, prawie nigdy, nikt się nie zatrzyma, żeby te zwłoki zdjąć. I to jest taki pierwszy sygnał, że w nas wszystkich tkwi coś takiego, że to jest tylko zwierzę. Ja broń Boże nie oskarżam osób, które tutaj są, nikogo nie oskarżam, tylko naprawdę tak jest. Jeżeli widzimy zmasakrowaną wiewiórkę gdzieś, no to nikt się nie zatrzyma z tego powodu, żeby ją zdjąć, a to też ma znaczenie. Ja uważam, że znaczenie ma wszystko, znaczenie ma to, żeby maleńkie dziecko uczyć tego, że nie należy rozdeptać robaka czy rozgnieść mrówki. Nikt na to nie zwraca uwagi. W ogóle to jest jakby, to jest poza zainteresowaniem. Ważne jest, żeby to dziecko się nie pobrudziło, z niczego nie spadło. A ważne jest to, jak ono zaczyna widzieć świat. I tutaj to spoczywa na rodzicach, ale rodzice też się muszą tego gdzieś nauczyć. Dlatego, nie wiem, zmiana programów, jakieś programy edukacyjne, telewizyjne, internetowe i szkoła, jeszcze raz szkoła. Bez szkoły sobie nie poradzimy.
Bo jeżeli będziemy, oczywiście najprościej jest przestać jeść mięso i to jest oczywiste. I to jest proste, nikt tego nie potrzebuje, każdy powinien to zrobić. Ale to cały czas, mimo iż wszyscy już teoretycznie powinni o tym wiedzieć, cały czas jest uważane za pewien, taką małą... Dziwactwo, no. Prawda, dziwactwo. Dlatego, że ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy. Ja powiem tak, nie wiem, czy nie za długo gadam. Będę pani mówić. Dobrze. Moja córka ma tam jakiegoś znajomego, byli u kogoś, gdzie rodzice są ludźmi ze wsi, mieszkającymi na wsi i zaczęła im opowiadać, jakie ilości zwierząt umierają w rzeźniach, jak są... I oni byli zaszokowani, oni mówili, że ale to jest niemożliwe, że oni nigdy o tym nie słyszeli, że takie ilości, że tak się robi i to po prostu jest dostęp do informacji na ten temat jest cały czas za mały, za mały, za mały. Powinno się być niegrzecznym, krzyczeć, robić coś, co będzie zauważone. Ja jeszcze tylko dodam to, że pamiętacie państwo, co się działo z dzikami, jeszcze nie tak dawno, prawda, afrykański pomór świń i tak dalej. Ja się zastanawiałam, dzwoniłam do różnych organizacji, dlaczego nie ruszą ludzie ulicami Warszawy, nie będzie taki pochód, jaki był czarnych parasolek, żeby obronić te dziki, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Nie było wielu chętnych. Dlaczego wtedy, kiedy były protesty przeciw ubojowi rytualnemu, ludzi była garstka w porównaniu z innymi protestami? Bo cały czas te zwierzęta leżą na tym poboczu rozjechane. No tak, ale że generalnie wydaje mi się, że bez zmian w prawie sam aktywizm, niewiele... Ale ja się zgadzam, wszystkie niewiele zmiany niech idą razem. Właściwie to wszystkie sektory, tak zwane sektory życia społecznego, pierwszy, drugi, trzeci, muszą być w to zaangażowane, również biznesowe i firmy już dzisiaj widzą, że jest coraz więcej konsumentów, którzy chcą ograniczać bądź wykluczać produkty pochodzenia zwierzęcego. Przecież to widzimy na półkach, no to ewidentnie widać. Na tym się po prostu zaczyna dobrze zarabiać i to jest fantastycznie, to jest dopełnienie tej strategii. Dać tym ludziom zarobić na roślinach i zmieniać model rolnictwa ku bardziej roślinnemu, a później prosić państwo, żądać od państwa subsydiów na to, a nie na mleko, a nie na mięso, a nie na jajka, ponieważ to jest bardziej ekologiczne, to jest z oczywistych względów bardziej etyczne. No tak, zawsze jest kwestia tego, czy prawo powinno wyznaczać standardy i stać przed, czy iść w tyle i, że tak powiem, odpowiadać na to, czego się domagają ludzie. No, czy ty, Karolina, na przykład w najbliższym, nie wiem, czasie widzisz w ogóle szansę tego, żeby wprowadzić takie ważne zmiany w prawie? No, choć mamy teraz Senat w przyszłym tygodniu zaczyna i pewnie już będzie musiał skończyć dyskusję nad tą ustawą o ochronie zwierząt, ale jak ty na to patrzysz okiem prawniczki, jednocześnie z całą świadomością tego, w jakim państwie żyjemy i kto tu rządzi, kto tu ma większość w Sejmie? Już odpowiadam, tylko jeszcze jedno zdanie do tego, co powiedział Darek. Jasne, że tam, gdzie w konstytucjach są wpisane zwierzęta, to z automatu nie spowodowało, że nie ma chowu przemysłowego i całego tego okrucieństwa systemowego wobec zwierząt, ale to, co jest dla mnie ważne, to, że to wyrównuje szanse zwierząt w walce. Nasze szanse w walce o te zwierzęta, że my w takim Trybunale Konstytucyjnym nie będziemy z automatu przegrani, tylko w ogóle będziemy mogli stanąć do względnie równej walki, do względnie równej oczywiście, bo tam za tym stoją duże pieniądze i też jakby cały mental tego, jak bardzo dużą wagę przypisujemy do interesów człowieka, a jak jednak małą do interesów zwierząt. Jakby dlatego operacyjnie dla mnie to jest niesamowicie ważne, żeby tam żeby te zwierzęta były, żeby chociaż właśnie z poziomu tej debaty prawniczej, tego sporu móc stanąć do walki, co nie gwarantuje, że tę walkę wygramy. A jeśli chodzi o to właśnie, o to na jakie zmiany jest szansa i jak sobie wyobrażam tą najbliższą przyszłość, oczywiście ta ustawa, która została uchwalona przez Sejm i teraz jest w Senacie,
pod wieloma względami jest przełomowa. No dlatego, że jeśli mówimy o zakazie hodowli zwierząt na futra, czy zakazie wykorzystywania zwierząt w cyrkach, ta skala jest oczywiście dużo mniejsza przy cyrkach wykorzystywania zwierząt, czy ograniczenia właśnie tego uboju rytualnego, to są kwestie, które zajmują nas już od lat i są sporem, są w sporze bardzo długo i to są takie kwestie, w których zwierzęta dotychczas jednak przegrywają i jest szansa na to, że one teraz wygrają. Natomiast czy jest to głęboka zmiana systemowa dotycząca ochrony zwierząt czy praw zwierząt? Nie, nie jest. Nie jest, dlatego że wciąż mamy taką sytuację, w której napisaliśmy właśnie, że zwierzę nie jest rzeczą, a w kolejnym przepisie odesłaliśmy do stosowania odpowiednio przepisów dotyczących rzeczy. Więc zwierzęta wciąż sprzedajemy, wciąż są przedmiotem obrotu. Jak to brzmi? Zwierzęta są przedmiotem obrotu zgodnie z prawem. Zwierzęta się dziedziczy, zwierzęta mogą być zajmowane w postępowaniu komorniczym, egzekucyjnym. Nie ma żadnych przepisów, które regulują opiekę nad zwierzętami. Powinniśmy w kontekście zwierząt towarzyszących myśleć bardziej o kurateli, czymś właśnie czymś podobnym do opieki z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a nie do takiej siermiężnej własności zwierząt. Ale ciągle nasze prawo nas odsyła do tej własności zwierząt. Ciągle mamy zasady humanitarnego traktowania każdego zwierzęcia, a ona jednak tak naprawdę na tle tego, co robimy ze zwierzętami tej skali, wciąż jest wyjątkiem i ta droga jest bardzo długa i moim zdaniem to, do czego powinniśmy, oprócz właśnie tego, co będzie w tej ustawie, mam nadzieję, uchwalonej z odpowiednimi poprawkami i w ochrony konstytucyjnej, to powinniśmy zmierzać do tego też, żeby zapewnić zwierzętom reprezentację. Reprezentację taką, która w części przynajmniej będzie finansowana przez państwo. Dzisiaj jest tak, że tak naprawdę organizacje pozarządowe stają w imieniu zwierząt przed sądami. W tych sprawach, w których ja staję, zawsze jestem po stronie oskarżenia. Mamy jakichś sprawców krzywdy zwierzęcia. Chyba, że bronię aktywistów i aktywistek, którzy bronili zwierząt. Wtedy jestem obrończynią, ale zwykle jestem po stronie oskarżenia i najczęściej nie ma tam prokuratora. On w ogóle nawet nie przychodzi na sprawy. Więc jakby państwo nie bierze na siebie odpowiedzialności. To jest dla mnie wielki systemowy problem, że ta osoba, która, mówiłaś o tym reagowaniu na psa na łańcuchu, że ta osoba, która zareaguje na psa na łańcuchu, prawdopodobnie nie dostanie wsparcia naokoło siebie, dzwoniąc na policję, do straży gminnej, do urzędu i że to upada na takim podstawowym poziomie i potrzebujemy bardzo reprezentacji zwierząt, takiej sprofesjonalizowanej, no właśnie, uchwalenia ustawy o rzeczniku, rzeczniczce do spraw ochrony zwierząt, takim organie na kształt tego, kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby znowu wyrównywać szanse zwierząt przynajmniej w tej bardzo nierównej walce i zmierzać właśnie do takiej podmiotowości, która jest operacyjna, która jest wykonawcza, a to i tak zawsze może następować tylko za pomocą głosu człowieka. No to jest w ogóle cały dramat zwierząt. Tak, że nie mówią, no. Że nie mówią, ale też, że ich sytuacja, bo to nie tylko zwierzęta towarzyszące, zwierzęta tak zwane gospodarskie, czyli jakby takie, które służą nam do pozyskiwania produktów, ale też zwierzęta wolno żyjące. Przecież uwzięliśmy się na nie już tak, że sięgamy, że sięgamy szczytu możliwości. No dziki są najlepszym przykładem i ta walka z ASF, która po prostu wyznaczyła sobie winnych sprawców, tak jakby ich dziki skazała w jakimś procesie jako winnych ASF-u. I my tym prawem tak naprawdę regulujemy sytuację zwierząt, niektórych od poczęcia aż do śmierci. No w przypadku świn na przykład tak jest. I te zwierzęta nie mają żadnej jakby szansy no wypowiedzieć się, wpływać na kształt tego prawa i dlatego taki system właśnie pełnomocników i pełnomocniczych zwierząt i te poszczególnych grup zwierząt, uwzględniając jak różna jest ich sytuacja, jak różne są ich problemy i to jest dla mnie dopiero nowe myślenie o prawie w kontekście zwierząt, w ogóle o prawach zwierząt systemowo. Pani Doroto, pani chce się coś dodać a propos tego, że zwierzęta od poczęcia do śmierci z reguły zadanej przez ludzi. Ja chcę powiedzieć, że bardzo wiele fundacji działających na rzecz zwierząt
dobrze działających, ma w statusie coś, co mnie oburza i z czym walczę, usypianie ślepych miotów. Ja uważam, że to jest niedopuszczalne, że nie wolno tego robić, bo to nie są ślepe mioty. To są noworodki, kocie i psie, które po prostu mają zamknięte oczy, a nie są ślepe, za chwilę je otworzą. I stąd powstał program kastrowania bezdomności, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ktoś usypiał te noworodki, zabijał je po prostu dlatego, że się urodziły, zamiast nie dopuścić do ich urodzenia. I tutaj jest następna sprawa, powstało pojęcie, też propagowane w wielu organizacjach działających na rzecz zwierząt, cesarka aborcyjna. A więc dopuszczamy do urodzenia, nie kastrujemy, kiedy ciężarna jest suczka czy kotka, bo to jest nie fair, bo to jest aborcja, ale zabijamy już jak się urodzą. I to są nonsensy, które powstają w głowach ludzi z powodu braku edukacji. No tak, tak, owszem, ale generalnie wydaje mi się, że problem jest w ogóle, na przykład, nie, myślę sobie o takich ludziach jak moi rodzice, którzy uważają, że bardzo kochają zwierzęta, wychowywali się w domach, w których się kocha zwierzęta, a jednocześnie oboje jedzą mięso, mleko, wszystkie produkty od zwierzęce, chodzą w skórzanych butach. Moja mama mi zawsze mówi, ja nawet nie chcę słuchać, na przykład rzeczy jak pani książka Dość. To jest rzecz, której moja mama na pewno nie przeczyta, bo ona mi mówi, ja o tym wiem, ja nawet nie chcę o tym myśleć. I oni oboje żyją w takim świecie, że im się wydaje, że to już tak musi być. No i oni już są starzy, oni tu nie będą zmieniać swoich przekonań. Dlatego to, co ty, Darku, powiedziałeś mi tak... Świat już taki jest. Tak, że jest to przekonanie takie właśnie, że świat taki jest i co my tu możemy z tym zrobić. I właśnie to, że jednak możemy to jakoś zmienić. Ja myślę, że czasem dobrym pomysłem jest zamiast książki Dość, albo nie, przepraszam, w dopełnieniu do książki Dość, dorzucić jadłonomię z polskimi przepisami dla osób, które są bardziej przywiązane do tradycji. Mamy bardzo różne narzędzia, naprawdę. Już w tej chwili ten ruch jest już okrzepły, już jest tak wieloletnim ruchem, tak szerokim, że no potrafimy to robić. Jeszcze jedna rzecz o reprezentacji. Mogę sekundeczkę, bo wydaje mi się, że reprezentacja to jest także reprezentacja polityczna. To znaczy taki moment, kiedy my się odwracamy od polityki, bo jesteśmy nią zmęczeni, no bo ona jest tak strasznie brudna w tej chwili i tak nisko upadła za tego rządu. To wszyscy wiemy i pewnie większość z nas to czuje i podobnie to ocenia, ale to nie znaczy, że należy się od niej odwracać, wręcz przeciwnie, należy w nią wniknąć i ją zmienić. Ci reprezentanci polityczni zwierząt, którzy teraz są, co najwyżej ledwo uchwalą zakaz zabijania dla futer, cyrku, wykorzystywania do pracy w cyrkach i tak dalej. Potrzebujemy takich reprezentantów politycznych, którzy będą mieli odwagę, przekonanie, którzy będą mieli ideowe zaplecze, żeby wprowadzić głębsze zmiany. Bez nich się to po prostu nie uda. Prawa się nie zmienia gdzieś tam skądś, tylko dwuizbowy parlament to robi plus prezydent. No z takim prezydentem nie zajedziemy daleko. Z takimi politykami zwierzęta sobie nie dadzą rady. Musimy mieć nowych do młodego pokolenia, znacznie młodszego ode mnie. Proszę, bierzcie sprawy w swoje ręce i uwzględniajcie w programach swoich ugrupowań małych, większych zwierzęta. Zróbcie to śmiało. Nawet jeśli ktoś wam powie, że to jest za dużo, jesteście utopistami, nie wierzcie w to. Świat się zmienia, to jest nasza rola. Mamy te kilkadziesiąt lat na planecie Ziemia. Wykorzystajmy je po prostu najlepiej, jak potrafimy, na każdym poziomie. Bierzmy sprawy w swoje ręce. Zgadzam się absolutnie. Dobrze, to w takim razie to jest chyba dobry moment, żebyśmy z kolei oddali mikrofony w wasze ręce i zakończyli tę część, kiedy to ja zadaję pytania, a teraz państwa kolej. Zachęcam do zadawania pytań naszym gościom. No i... Nie słyszę. Idę z mikrofonem. A, jest pani z mikrofonem. Bo jeżeli nie, to ja będę miała jeszcze pytania. To nie jest tak, że mi się skończyły pytania i po prostu chcę, żebyście mnie państwo wyręczyli, ale myślę, że też jest dobra okazja, żeby po prostu porozmawiać bardziej bezpośrednio. Karolino, jak powinien wyglądać taki zapis w Konstytucji? O czym my w ogóle mówimy? Artykuł? Grupa punktów? Wystarczającym byłby tak naprawdę jeden przepis, który byłby
prawdopodobnie nawet teraz mówię z pamięci, ale artykułem 74a, czyli takim dodanym, taką bardzo kompetentną analizę tego zrobił profesor Pietrzykowski, właśnie jak zapisać zwierzęta w konstytucji. I gdybyśmy napisali, że zwierzęta, Polska zapewnia zwierzętom ochronę przed niehumanitarnym traktowaniem, to jest bardzo, bardzo dużo. To jest taka wartość konstytucyjna, w której być może zwierzęta właśnie nie przegrałyby w Trybunale Konstytucyjnym. To jedno zdanie. Ale czy to nie jest tak, że natychmiast by się podniósł lament hodowców świń, krów, którzy by się bali, że taki zapis będzie prowadził do tego, że po prostu na przykład chów przemysłowy zwierząt zostanie zakazany? Oczywiście to jest tak, że przepisy podlegają interpretacji i na pewno podniósłby się, no nie ma wątpliwości, bo to jest zagrożenie, bo wiemy, co za tym stoi. Właśnie stoi za tym taka sytuacja, że jak jesteśmy w konflikcie, to przynajmniej to startujemy z w miarę równego pułapu, więc im będzie trudniej. Będzie trudniej w takich sytuacjach, zwłaszcza kiedy uchwalimy jakieś takie progresywne prawo wobec zwierząt, na przykład zakażemy pewnych metod w chowie i hodowli, które są opłacalne z punktu widzenia hodowli przemysłowej i wtedy będzie spór, no bo ograniczamy działalność gospodarczą i tak dalej, a my mówimy, ale tutaj konstytucja chroni zwierzęta przed niehumanitarnym traktowaniem, a ta metoda jest okrutna, przysparza większego cierpienia niż metoda alternatywna i oczywiście, że to spowoduje, to jest taka zmiana, widzimy, co dzieje się przy zwierzętach futerkowych, zresztą zwierzętach tak zwanych futerkowych, to też trzeba, ja sobie to tak zwanych wzięłam od ciebie, Darku, i to mi się bardzo podoba, bo to jest nasza kategoria przecież, którą sobie nałożyliśmy na te zwierzęta, taka użytkowa, bo to jest bardzo dla nich, nie ma wątpliwości, to pod wieloma względami tych okrutnych praktyk jest zagrażające. Natomiast oczywiście przepisy są zawsze interpretowane jakby w ramach tej zasady konstytucyjnej ochrony przed niehumanitarnym traktowaniem, no to też by wyglądało tak, że na przestrzeni lat ta zasada wypełniałaby się treściami, to znaczy zaczęlibyśmy od tego, że właśnie to zapewniałoby ochronę zwierzętom przed ubojem rytualnym prawdopodobnie. I wtedy nawet nie musielibyśmy ograniczać, bo być może moglibyśmy w ogóle zupełnie zakazać. A może za 10, 20, 30 lat pozwoliłoby nam w zdecydowanym stopniu ograniczyć hodowlę przemysłową. Było takie wsadzenie nogi w drzwi trochę, tak? Które by pozwoliło na dalsze działanie. Oczywiście każda zmiana powodowałaby jakieś tam straty w jakiejś grupie społecznej czy w jakimś tam rodzaju biznesu, ale to jest rola państwa, żeby zapewnić tych ludzi, że mają możliwość zmiany. Przecież to państwo się powinno tym zajmować. I oczywiście lepiej by było, gdyby rolnicy byli po prostu zadowoleni z tego, że zmieniają produkcję z produkcji zwierzęcej na roślinną. No ale jest to, jak wiemy, trudne do osiągnięcia. Mamy w tej chwili protesty w wielu miastach. Rolników, którzy czują się zagrożeni. Może nie powinni się czuć zagrożeni, tylko raczej widzieć to jako szansę, ale żeby pomyśleli w ten sposób, muszą mieć pewne zaplecze. No to jest moim zdaniem rola państwa, żeby powiedzieć, słuchajcie, czasy się zmieniają, standardy moralne się zmieniają, chcemy już czegoś innego, widzimy, że jest ogromny problem etyczny z eksploatacją zwierząt, widzimy, że to ma katastrofalny wpływ na klimat chociażby, no musimy coś zrobić, czasu mamy coraz mniej, no i to jest punkt, kiedy państwo mówi, tak, to my przesuwamy środki, to my pewne strukturalne, systemowe zmiany wprowadzamy po to, żeby zrobić miękkie lądowanie, czy możliwie miękkie lądowanie tym branżom, które będą upadać. Przecież to nie my zrobimy, ani ja tego nie zrobię, ani wy tego nie zrobicie. To musi zrobić instytucja na najwyższym szczeblu. Czy państwo jest na to gotowe? No odpowiedzcie sobie państwo sami na to. No, państwo jest tym, czym my je robimy. No, państwo ma takich polityków, jakich my wybieramy. No, a my wybieramy takich, którzy, że tak powiem, odpowiadają temu, co nam się wydaje ważne. Chciałbym się upewnić, czy dobrze zrozumiałem, czy ten artykuł 74a istnieje, czy to jest jakaś wizja?
To jest absolutnie wizja. Mhm. W 74 jest mowa o właśnie zobowiązaniach państwa do ochrony środowiska i takich wartości ekologicznych, no ale tam tak interpretujemy ten przepis póki co, że to zwierzęta jako indywidualne istoty się po prostu nie mieszczą z tym swoim spektrum odczuwania, no jak zwierzęta jako wartość gatunkowa, owszem, ale jako istoty odczuwające nie, więc to jest wyobrażenie, które może zaistnieć i często jak pokazuję prezentację o tym, co to jest w Konstytucji, to wyświetlam już ten przepis wyobrażony, on jest w innym kolorze, ale żeby on się już utrwalał, żebyśmy mogli o nim myśleć jako czymś, co może zaistnieć. No właśnie, dobrze, że pani to rozwinęła, bo pewnie nam się wszystkim tutaj wydaje, albo jesteśmy pewni, że każda walka, każda droga potrzebuje pojęć. Jeżeli my teraz się zaczniemy jakby takim kodem posługiwać, 74a i dla wszystkich to będzie jasne, to wyznaczamy sobie takim krótkim terminem bardzo jasny cel. To... Ja już mam pomysł, żeby fundacja zaczęła, zrobimy i za takie koszulki 74a, nie? Z tą treścią. Czyli zaczynamy działać. Ja mam jeszcze pytanie, bo mówicie o państwie, o państwie, że to jest jakby obowiązek moralny czy też prawny. Jak widzicie państwo rolę Kościoła katolickiego w Polsce w kwestii praw zwierząt? Czy jest do kogo się odwoływać, w jaki sposób w ogóle próbować znaleźć porozumienie i pomoc? To jest instytucja z tak ogromnym garbem, z taką historią, że trudno od niej wymagać tego, czego można standardowo od ludzi wymagać, czyli podstawowej wrażliwości, ale można się odwołać do tych nurtów w Kościele, które już są bardziej otwarte. No, i to nie są byle jakie nurty, no bo to jest chociażby Laudato Si Franciszka przecież. To nie jest byle jaki dokument, jeden z ważniejszych dokumentów Kościoła ostatnich lat, więc mamy też tutaj pewną możliwość. Oczywiście no to mozolna droga do tego, żeby te młyny watykańskie cokolwiek dobrego na końcu osiągnęły, ale mamy jakieś tam narzędzia. Wydaje mi się, że też na takim najmniejszym możliwym poziomie takiej wiary codziennej pomiędzy ludźmi na poziomie jednej parafii na przykład, gdzie wyobrażam sobie, że ktoś może po prostu zorganizować następną Wigilię roślinną. Dlaczego nie? Na pewno może. Przynajmniej może to zaproponować, prawda? No może się spotka z ostracyzmem, może jakaś tam będzie nawet przemocowa odpowiedź, a może nie, może gdzieś nie, może to będzie smakowało i może się okaże, że można w ten sposób świętować. Więc i na dole, i na górze mamy jakieś narzędzia. Nie jest zupełnie przegrana sprawa, chociaż trudna. Ja myślę, że jeżeli chodzi o polski kościół, to jest przegrana. I oczywiście trzeba próbować, ja nie mówię, żeby nie próbować, ale ja uważam, że jest przegrana i to, co się będzie działo w Watykanie, jeśli coś dobrego się będzie działo, jakieś tam iskierki powstają, to wcale nie znaczy, że w Polsce to się będzie działo. Ci księża, którzy, wszyscy pamiętają księdza Twardowskiego, miał kotów ileś wtedy, kiedy umarł. Wszystkie koty zostały po prostu wyrzucone na ulicę przez zakonnice, które prowadziły mu dom. Więc to naprawdę to... ja nie wierzę w polski kościół. Po prostu nie wierzę, że tam się może coś zmienić. Moja wiara jest ograniczona, ale staram się jak mogę. Ja mam jeszcze jedno pytanie, tym razem do pani Doroty Sumińskiej. I nawiązuję tutaj do tego przypadku, który pani opisała, te rozjechane zwierzęta na drodze. I ta sytuacja bezpośrednio nawiązuje do tytułu dzisiejszej debaty Prawo ludzi, prawo zwierząt. Pójdźmy za tym torem, który pani zaproponowała. Wzbudza ta sytuacja mój niepokój, moje współczucie, zatrzymuje samochód, zbieram zwłoki. Natychmiast dostaję mandat. To jest taka właśnie kolizja, jak to opisane w tym tytule dzisiejszej debaty. Za utrudnienie w ruchu drogowym, mało tego, za ewentualnie... Nie na niebezpieczeństwo innych. Dokładnie, innych użytkowników ruchu drogowego. Byłby potrzebny kolejny zapis prawny, tym razem w kodeksie drogowym, który pozwala mi na tego typu działanie. Ja się zgadzam. Na pewno na trasie szybkiego ruchu nie ma o czym mówić. Z pewnością byłby mandat na i wielka awantura. Na każdej drodze. Znaczy na każdej nie, bo ja się zatrzymuję i nie, jeszcze jakoś mandatu na razie nie dostałam. Wow, gratuluję. Natomiast ja uważam, że trudno, jeżeli stać nas na ten mandat, to róbmy to. Bo nie ma wyjścia. Róbmy to. Po prostu to róbmy. Bądźmy odważni. Róbmy. I myślę, że ja nie wiem, jakby było, gdybym ja powiedziała, że ja chcę do sądu sprawę, że nie chcę mandatu, chcę, żeby sprawa poszła do sądu.
nie przyjmuje mandatu. I wtedy może, no bo to jest, dla mnie to jest niedopuszczalne, to, te rozkwaszone zwłoki, po których jadą, to jest niedopuszczalne, co się dzieje. A nikt na to w ogóle nie zwraca uwagi, kompletnie, tak jakby to leżał liść na drodze. A to jest ciekawe, co pani zaproponowała, aż się kusi o taki w ogóle zmasowany ruch ludzi, którzy faktycznie, umówmy się, jak tu wszyscy jesteśmy, będziemy zatrzymywać samochody, zbierać zwłoki, będzie nas więcej, będzie łatwiej takie prawo, nowe prawo wprowadzić, a potem wyegzekwować. No tak, ale zawsze się pojawi ktoś, kto powie, a co, komar jak cię gryzie, to nie zabijesz? A co, a jak ci tam, że pewnie zawsze, jak ja pełno tych dyskusji na przykład z myśliwymi znam na forach, a tacy jesteście, tak bronicie tych zwierząt? A co, jak was tam na przykład karaluchy w domu macie, to ich nie wybijacie? Że jakby to też dotyczy tego humanitarnego traktowania, prawda? Zawsze jest ta taka kwestia granicy, czy wszystkie zwierzęta, czy tylko kręgowce na przykład są w tej sferze naszego zainteresowania, a może kręgowce, ale na przykład też, nie wiem, homary i krewetki, ale już karaluchy nie. Znaczy ja myślę, że zawsze trzeba od czegoś zacząć i trzeba zaczynać od kręgowców, bo są nam najbliższe, bo to są te zwierzęta, które są takie jak my. Tak, my możemy czuć, jak one się czują, bo jesteśmy pod wieloma względami tacy sami i od czegoś trzeba zacząć. I ja zawsze odpowiadam, bo oczywiście te komary i te karaluchy i to znane jest przy dyskusjach o prawach zwierząt, że mam prawo się bronić, prawda? No, mam prawo się bronić, komar mnie atakuje, no więc ja się przed nim bronię i tyle. No, to jest, nie można się dać wpuścić, że tak powiem, w takie dyskusje, bo to jest nonsens. Po prostu nonsens. Mamy 40% genów wspólnych z sałatą, więc dojdziemy do absurdu. Więc nie dajmy się zwyczajnie. Klasyczną rozsądną granicą, jaką rysuje etyka, jest po prostu zdolność do odczuwania. Zdolność do odczuwania. O tym też to mówi prawodawstwo przecież, prawda? Wyraźnie mówi zwierzę jako istota zdolna do odczuwania. Nie mówi o wszystkich zwierzętach, mówi o mniejszości zwierząt w tej chwili. Czyli głównie o kręgowcach, choć nie tylko o kręgowcach, bo w prawie brytyjskim przecież ośmiornice są również postrzegane jak kręgowce. Chociaż... I bardzo słusznie. No tak, oczywiście tak, więc tutaj ta furtka musi być otwarta, ale to jest rozsądna granica póki co. To i tak jest bardzo trudne do osiągnięcia, żebyśmy rzeczywiście szanowali przynajmniej te zdolne do odczuwania. Wydaje mi się, że to jest rozsądny program na początek. Jeszcze tylko no, nasze prawo oczywiście tak, żeby jakoś to zawrzeć, że nasze prawo, które obowiązuje, dotyczy wyłącznie zwierząt kręgowych. Znaczy ta zasada humanitarnego traktowania jest ograniczona do zwierząt kręgowych, chociaż o niektórych bezkręgowych wiemy już, że tą świadomość doznaniową mają właśnie ośmiornice, czy tego, tak, te biedne homary wystawione czasami na tym lodzie w sklepach ze skrępowanymi szczypcami. Jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć w kontekście tego utrudniania ruchu, zbierania tego ciała, tego zwierzęcia, bo przecież to już nie jest ratowanie zwierzęcia, tylko zbieranie jego ciała. Ja też się zawsze zatrzymuję i jakoś po prostu nie mogę tego znieść, że bezcześcimy to ciało, mimo że to zwierzę już nie żyje. Nie dostałam nigdy mandatu, ale gdyby przyszło do takiej sytuacji, to w ogóle, to w kontekście w ogóle takich działań, które podejmujemy w imieniu ważnych dla nas wartości, to zawsze jest jeszcze ten stan wyższej konieczności i to byłby niezwykle ciekawe postępowanie, w którym można pokazywać, że to, czego my bronimy, za czym się wstawiamy, jest wartością na tyle istotną, że zatrzymaliśmy się w możliwie bezpieczny sposób oczywiście i zebraliśmy to ciało. Te przykłady stanu wyższej konieczności widzieliśmy w obronie Puszczy Białowieskiej, kiedy ludzie przypinali się do harwesterów. Sądy też uniewinniały na tej podstawie. Stan wyższej konieczności pojawia się co roku w prasie przy okazji rozbijania szyby w nagrzanym samochodzie, żeby ratować psa, prawda, jeśli miałby się tam udusić, jest zamknięty pod sklepem. I to jest zawsze taka, tak chcę zostawić to, że to jest zawsze dla nas taka furtka do tego, żeby, ja uważam, że walcząc o prawa zwierząt musimy się buntować. To znaczy jakby to totalnie się z tym zgadzam, że jak będziemy grzeczni, to możemy tylko po prostu respektować nakazy i zakazy, które dzisiaj są, a to naprawdę jest
łaska okazana przez człowieka względem zwierząt, a nie żadne prawa zwierząt. I tym stanem wyższej konieczności też możemy poszerzać te granice, właśnie iść do sądu i zadawać pytanie, stawiać ten sąd w takiej kłopotliwej sytuacji, w której musi się zastanowić, czy ta wartość jest wreszcie wyższą wartością i możemy poświęcić tą szybę samochodu, możemy zablokować wycinkę w puszczy, czy możemy się zatrzymać na drodze, żeby zebrać ciało zwierzęcia, żywej istoty, żeby po prostu nie było bezczeszczone, jakby to było, nie wiem, po prostu jakaś rzecz. I tak jakoś moja buntownicza natura zachęca mnie i też chcę Państwa zachęcić do tego, żeby korzystać z tego, kiedy tak czujemy, że ratujemy coś, co jest ważne. Ja mam pytanie, może mikrofon. Dziękuję bardzo. Ja teraz przejdę może do szczegółu już. Dobrze, zebraliśmy tego martwego zwierzaka potrąconego, lisa, wiewiórkę czy coś. A co zrobić z ciałem? Zawsze są dyskusje później. Nie możemy zakopać w ogródku u znajomego, w swoim ogródku, w parku. Jak mamy w ogóle? W parku. Co z nim zrobić? Szanujemy, jest nam przykro, prawda? Szanujemy to zwierzątko, które poległo dzięki temu, że jest cywilizacja, tak? No tak naprawdę najłatwiej to takie typowo już techniczne pytanie, techniczno-prawne. To najłatwiej jest po prostu zadzwonić do, albo tak to powinno działać, może tak powiem, bo przecież nie odbiorą telefonu po 16 czy w weekend. Ale tak to powinno działać, że dzwonimy do gminy, na terenie której to się wydarzyło, ponieważ no to jest zwierzę, które jeśli na terenie tej gminy się znalazło i właśnie tam zginęło, poległo, zwłaszcza jeśli jest z wypadku drogowego, to już w ogóle wprost ustawa mówi, że gminy są odpowiedzialne, co prawda za pomoc takiemu zwierzęciu, ale również za no właśnie uporządkowanie jakby zwłok zwierząt, powinniśmy zawiadomić gminę i po prostu się z nimi umówić i mówiąc językiem naszych przepisów oddać zwierzę do utylizacji. I to jest też jeszcze coś, na co chcę bardzo zwrócić uwagę, to znaczy przepisy są przepisami oczywiście, jakby nasze nakazy i zakazy, ale to jakim językiem, dla mnie niezwykle istotne jest to, jakim językiem się w ramach tego prawa posługujemy. I jest to język właśnie takiej polityki, takiej wydobywczo-eksploatacyjnej, utylizacyjnej. Tam praktycznie nie ma miejsca na empatię, jest ta zasada humanitarnego traktowania, pojawia się cierpienie w ustawie o ochronie zwierząt i na tym jest koniec, kiedy przechodzimy do wykonawstwa, właśnie mówimy o utylizacji zwierzęcia, czyli takim skrajnie przedmiotowym, technicznym podejściu do tego i to, co jeszcze wydaje mi się, że jest do zmiany, to, co możemy zrobić, ja bym bardzo chciała nad tym pracować i staram się nad tym pracować, to wypełniać te pojęcia, które dzisiaj są nowymi treściami o nowych jakości. Tak samo jak sąd 20 lat temu mówi, że karpie nie zasługują na ochronę, a w 2016 roku mówi, karpie zasługują na ochronę, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że musimy tam pójść do tego sądu, ale że to się zmienia, to żebyśmy, tak jak ty, Darek, mówiłeś, że wojna jest kategorią przypisaną do człowieka, wspólnota jakakolwiek, także instytucjonalna, przypisana jest przecież do człowieka. I szereg takich pojęć, kiedy spojrzymy sobie w Powszechną Deklarację Praw Człowieka, tam jest mowa o niesprawiedliwości, o właśnie skrzywdzeniu ludzi poprzez wojnę i tak dalej, o ochronie przed okrucieństwem. Gdybyśmy sobie pod to wszystko podstawili zwierzęta, pozwolili sobie na wypełnienie tego, co jest dzisiaj tak bardzo ludzkie, też istotami, innymi istotami, które czują, to mielibyśmy w ogóle nawet na poziomie tego prawa, które obowiązują, drastycznie inny obraz świata. I tutaj też jeszcze pani mnie do tego zainspirowała po prostu, bo musiałam powiedzieć o tej utylizacji. Gmina. Ja chciałam pani technicznie, już tak bardzo zwyczajnie powiedzieć, bo nie zawsze mamy do kogo zadzwonić.
nie zawsze po prostu położyć na poboczu. Proszę pamiętać o tym, że to jest, jeżeli to jest w lesie czy na łące, na świecie jest obieg zamknięty i poradzą sobie z tym inne zwierzęta. Natomiast zdjąć z szosy, żeby nikt po tym nie jeździł, nie deptał, położyć na poboczu. Gorzej jak to jest właśnie w mieście. A z wykonawstwem tych... W mieście jest o tyle prościej, że jednak te służby miejskie niestety bardziej oczyszczania... Bardziej się interesują. Bardziej się tym interesują, więc w mieście też zdjąć z jezdni. Tak, żeby nikt po tych zwłokach nie jeździł, po prostu. Ja zabieram i zakopuję w ogródku. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce? Bo ja niestety bardzo źle siedzę, bo nie widzę kompletnie, co się dzieje na tej widowni. Tak? Bardzo, bardzo ciekawa debata. Dziękuję. Ja chciałem optymistycznie, nauczyciele w szkołach podstawowych sami realizują różnego rodzaju programy, korzystając z różnego rodzaju organizacji pozarządowych i nie wiem, czy mam to szczęście, ale mojego syna uczą właśnie szacunku do zwierząt i mam nadzieję, że większość nauczycieli tak podchodzi, jakby z taką empatią i ucząc o tych wszystkich zależnościach, pantofelkach, interakcjach przyrodniczych, zawsze o tym mówią właśnie z czułością, Olgo. I tu mówiąc, że edukacja jest najważniejsza, może trzeba po prostu im pokazać, że takich programów jest mnóstwo, z których można jakby rozszerzyć działanie i tyle. Tak optymistycznie, że w szkołach na pewno uczą o tym, że nie rozdeptywać ta pająka. Do cudownej szkoły chodzi pana syn. Niestety nie we wszystkich szkołach tak jest, naprawdę. Ktoś z Państwa jeszcze? Bo ja jeszcze, jeżeli nie ma pytania, to ja jeszcze bym zadała Państwu takie pytanie pod koniec. Już dużo rozmawiamy, zawsze pod koniec rozmowy można pytać o rzeczy bardziej osobiste. Czy wy byście mogli opowiedzieć taki moment, no bo niestety tak jest, że większość z nas nie urodziła się weganami, prawda? Urodziliśmy się w rodzinach, gdzie właśnie najczęściej, w najlepszym wypadku wydawało się, że tak jest urządzony świat. Jak wy sobie poradziliście z tym takim wszechobecnie panującym szowinizmem gatunkowym i tym właśnie przekonaniem, że po prostu tak jest i tak ma być? Czy to był jakiś proces, czy to był jeden konkretny moment? Państwo ma pierwsze ja mogę ochotę zacząć. U mnie to był bardzo, bardzo długi proces. Proszę pamiętać, że ja skończyłam studia weterynaryjne, a wtedy, kiedy je kończyłam, i dalej tak jest, w obrębie programu tych studiów jest tak zwana rzeźnia, czyli mięso, inaczej na to się określa. No, to chodzi o badanie przedubojowe, poubojowe, badanie mięsa i tak dalej, i tak dalej. I praktyki, staż w rzeźni. To się nie godzi. Ja wiem, że to jest straszne, bo lekarz zwierząt, ale tak jest do tej pory. I w rzeźniach pracują lekarze weterynarii, więc ja pochodzę z rodziny, gdzie polowały nawet kobiety. Od dziecka widziałam zwłoki zwierząt i było to dla mnie oczywiste, nie stanowiło to żadnego problemu. Miałam ukochane psy i koty, a tutaj wisiał zając czy bażan zabity. I nie robiło to na mnie żadnego wrażenia, co można zrobić dziecku. Dlatego ja tak bardzo jestem przeciwna zabieraniu dzieci na polowania, bo ja uważam, że to jest po prostu zabójstwo duszy takiego dziecka. I ja bardzo długo nie widziałam w tym nic złego. Nic złego. Ja zaczęłam to czuć właśnie dzięki praktykom w rzeźni, dzięki studiom. Coś mi się zaczęło nie zgadzać, ale to były bardzo dawne czasy i to był proces odchodzenia od jedzenia zwierząt, który zaczął się od świń, ponieważ miałam praktyki w tuczarni o tak zwanym systemie zamkniętym, to okropne miejsce, potworne. I zaczęło się od świń, potem były krowy, tak powoli, aż po prostu pewnego dnia było koniec, w ogóle nic. Ale to trwało bardzo długo i był to jeszcze duży opór otoczenia, bo uważano mnie w rodzinie za po prostu trochę sfiksowaną.
patrzycie na mnie. Ja bym się musiał jakoś tak cofnąć do lat 80. siermiężnych i nie był to kontakt ze zwierzętami. To jest ciekawe. Nie był to bezpośredni kontakt z cierpieniem zwierząt, chociaż on się zdarzyć może nawet w sposób przypadkowy na ulicy, w mieście, ale nie, u mnie to był kontakt z książkami, czyli z ludźmi, właściwie to z tworami kultury. I to jest chyba bardzo ważne, dlatego że to w przeważającej liczbie przypadków tak właśnie będzie, że o cierpieniu i o zwierzętach, ich podmiotowości, ich naturze, ich pięknie, ich emocjach będziemy się dowiadywać za pośrednictwem ludzi, ich książek, ich piosenek, ich utworów, ich filmów. To jest bardzo ważne. To jest dopełnienie tej edukacji też, o której pan mówił, że dzieciak jest w szkole te kilka godzin, no ale później coś ogląda, czymś nasiąka, coś czyta, coś jest dla niego bardzo ważne, ktoś jest dla niego idolem. Jakaś książka jest taką, której nigdy w życiu nie wyrzuci i jak rykoszetem dostaje się takie coś dobrego przez te książki od zwierząt, nawet nie mając kontaktu bezpośredniego z ich cierpieniem. To jest niesamowite. Dlatego trzeba pisać te książki wciąż i robić te filmy. Ponieważ nie każdy w dzisiejszym świecie ma kontakt ze zwierzęciem. Jak wiecie państwo, to ich cierpienie jest wyrzucone na margines kultury. Dosłownie geograficznie jest wyrzucone poza miasta, gdzieś na zamknięte przestrzenie, na tak zwanych niemiejsc, gdzie nie mają wejścia nawet organizacje pozarządowe. Tak naprawdę to są takie niemiejsca, więc nie będziemy mieli kontaktu z tym tak bezpośredniego, chociaż możemy mieć poprzez nielegalnie nagrane fragmenty jakiejś dokumentacji tamtych miejsc i to się dzieje. Ale większość nie spojrzy świni w oczy, która umiera, ale może spotkać się z opisem tej śmierci. Jeśli będzie to rzetelny i piękny opis, no to sprawa załatwiona. Karolino? Ja nie mam jakichś takich specjalnych zasług w swojej postawie, dlatego że trochę ja ją dostałam po prostu ze swojej rodziny. Oczywiście to też był proces, no bo trzeba z tym zostać, pobyć i zdecydować, co jest, musiałam zdecydować, co jest moje i mi bliskie i w którą stronę pójdę. Ale u mnie było tak, że wychowywała mnie moja babcia przede wszystkim, a moja babcia, od kiedy ją znałam tak świadomie, nie jadła mięsa, więc to był taki, ja po prostu widziałam w domu osobę, w której byłam tak totalnie zakochana. Po prostu moja babcia była całym moim światem i matematyczką, więc ja kochałam matematykę, babcię, nie jedzenie mięsa i cały ten pakiet po prostu, który szedł z moją babcią. I nigdy nie było też takich rozmów w naszym domu na temat jedzenia bądź nie jedzenia mięsa. Mój dziadek jadł mięso, więc jakby ja miałam takie dwa wzory. Widziałam dziadka i widziałam babcię, ale ona była mi zawsze taka no, totalnie najbliższa. Ale też nie było jakichś takich głębokich rozmów na temat tego, co znaczą dla nas zwierzęta. Po prostu to było takie, to właśnie była ta edukacja, ale nie szkolna, tylko taka u podstaw. Edukacja poprzez obserwowanie postawy, która wydawała mi się bardzo naturalna i taka wręcz oczywista. Ja pamiętam, że i potem musiałam przechodzić taki proces, w którym ja musiałam nauczyć się i zrozumieć, że i ludzie tak nie mają, albo dużo ludzi tak nie ma. I pamiętam, że jak byłam dziewczynką, miałam 6-7 lat, to przeżywałam takie totalne wstrząsy. Jak widziałam na przykład psa bezdomnego na ulicy, no w ogóle to nie było opcji. Jak już widziałam psa bezdomnego na ulicy, to już jak byłam 6-latką, to byłam aktywistką, to trzeba było jakoś mu pomóc, ale to było dramatyczne, że to cierpienie tam jest, ale też pamiętam takie sytuacje, kiedy miałam właśnie z 5-6 lat i moi rówieśnicy na podwórku zbierali ślimaki do słoików, robili dziurki w tych wieczkach i zabierali je do domu. I to było też takie, to było dla mnie bardzo trudne, dlatego że ja w ogóle nie mogłam zrozumieć, dlaczego oni zabierają te ślimaki, skoro te ślimaki są w swoim domu. A ja pamiętam, że skarżyłam się wtedy dorosłym i prosiłam, żeby coś zrobili, żeby zabrali im te ślimaki. I musiałam przechodzić ten taki proces, żeby zrozumieć, że rzeczywiście jakby świat
jest w części tak poukładany z takim brutalnym, przedmiotowym patrzeniem na zwierzęta, bo moja babcia bardzo dużo takiej czułości, to w taki bardzo naturalny sposób dała mi tego powiązania ze zwierzętami, z przyrodą, z roślinami. A później przyszła droga weganizmu. Ona nie jest jakaś bardzo taka stara, nie mam jakiegoś dużego dorobku. W niejedzeniu mięsa mam takich, nie wiem, być może od zawsze, trudno powiedzieć, bo to były takie czasy, że nikt się tym nie zajmował, od kiedy się nie je tego mięsa. Ale droga weganizmu jest kilkuletnia, też nie umiem jej tak bardzo określić, bo to jest proces. Natomiast tutaj już zaważyła po prostu moja praca, to znaczy to, w jaki sposób ja to wszystko muszę zreferować przed sądami, jak ja muszę opowiedzieć o tej świadomości doznaniowej tych zwierząt, przesłuchać tych biegłych. I to mi dało tak jakby dużą moją świadomość tego, co robimy, jak technicznie torturujemy zwierzęta, że no po prostu już nie mogłam, już totalnie nie mogłam. I takim moim bólem życiowym jest to, w jaki też sposób traktujemy ryby, które są jakimiś takim trochę zwierzętami poza nawiasem. Myślę też, że z przyczyn religijnych właśnie, że postne potrawy to też ryby, jakby cała ta historia. Ryby to mięso, ale nie mięso, no nie wiem, przynajmniej jak byłam też jakby dzieckiem, to w piątki w szkole, mimo tego, że się mięsa nie jadło, to na stołówce była ryba. I te ryby też, które są takie wszechobecne i tak bardzo źle traktowane, i te właśnie procesy o karpie, w których musiałam uczyć się o tym ich układzie nerwowym i zrozumieć, jak one dużo przeżywają, jak one naprawdę odczuwają ten ból i cierpienie, jak tam dużo się dzieje w tym zwierzęciu, a my je traktujemy tak brutalnie tylko dlatego, że go nie rozumiemy, że ono żyje pod wodą. To było jeden z takich też wstrząsających momentów, które jeszcze bardziej mnie, chociaż wtedy ryb nie jadłam, ale jakby te ryby, ja o rybach w ogóle mówię, że ryby nauczyły mnie wszystkiego. I te ryby jakby już tak ukonstytuowały zupełnie, że ja po prostu nie mogę, nie chcę i że nie da się być trochę po stronie zwierząt, a trochę nie. To taka konsekwencja po prostu. Ryby, które są zabijane bez ogłuszania. Największa, najliczniejsza grupa zwierząt zabijanych bez ogłuszania, o czym się w ogóle nie pamięta, nawet dyskutując o ogłuszaniu zwierząt przed zabiciem. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie? Ja jeszcze takie zapytanie. Projekt ustawy, od czego zaczęła się dzisiejsza debata, ta piątka dla zwierząt, ona dotyczy w zasadzie wyłącznie zwierząt hodowlanych, prawda? Ale sobie przypominam. A w każdym razie zwierząt, które już są w niewoli. A co ze zwierzętami, które wciąż dziko żyją, z dziko żyjącymi zwierzętami, które są obiektem myślistwa? Czy zakładając hipotetycznie, że ta ustawa zostanie uchwalona, czy to znaczy, że wtedy dzika zwierzęta zostaje wyjęta spod prawa, czy też jakoś zapisy tej ustawy też się przenoszą na tę, czy dałoby się przenieść te zapisy na zwierzęta dziko żyjące? No teoretycznie w ogóle ustawa o ochronie zwierząt dotyczy też zwierząt wolnożyjących. Tylko my tych zasad, no właśnie tej zasady, która tam jest, humanitarnego traktowania, no praktycznie nie stosujemy do zwierząt wolnożyjących, no bo jeśli mówimy o tym, że ktoś idzie i zabija zwierzęta dla swojej przyjemności, bo tak w dużej części wygląda, takie w dużym stopniu przecież są też cele ludzi, którzy idą na polowanie, że sprawia im to jakąś przyjemność. Czy też biorąc pod uwagę tą liczbę tych postrzałków, czyli zwierząt, do których myśliwi trafiają w taki sposób, że je postrzelą, ale nie zabijają od razu. Ten odsetek jest niestety duży i to zwierzę cierpi. Też skala zwierząt zabijanych, polowania na ptaki, bezsensowne kompletnie, 200 tysięcy zwierząt rocznie około zabijanych co roku w Polsce, więc jakby w teorii ustawa o ochronie zwierząt dotyczy również zwierząt wolnożyjących, ale ze zwierzętami wolnożyjącymi mamy bardzo dużo do zrobienia. One są właśnie przez to, że są dzikie, że od lat były powierzone w zasadzie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. One są,
mam takie poczucie, że przynajmniej z punktu widzenia prawa są trochę niewidzialne. Znaczy to prawo do niecierpienia ich jest trochę niewidzialne. I tutaj poza w ogóle tą piątką dla zwierząt mamy po prostu bardzo dużo do zrobienia w ramach prawa łowieckiego, myślenia o łowiectwie. Całą dużą osobną debatę, myślę, z tego cyklu. Na pewno, ale to, co tutaj bym chciała, żeby mocno wybrzmiało, to nawet w tym, jak dzisiaj skonstruowane jest prawo łowieckie, gdzie mówi, że gospodarkę łowiecką realizuje się właśnie z uwzględnieniem zasady racjonalizmu, ekologii i tak dalej, to jak dzisiaj wygląda skala tych polowań, jak duży jest monopol myśliwych na korzystanie z lasu. To jest, żyjemy w takiej przestrzeni prawnej, w której zwierzęta, no właśnie, o które bardzo ciężko jest się w ogóle upomnieć skutecznie o zwierzęta wolnożyjące, i w ustawie o ochronie zwierząt jest rozdział o zwierzętach wolnożyjących, to chcę powiedzieć, rozdział 6. I to jest rozdział, który ma tylko 3 przepisy. Jeden mówi, że stanowią dobro ogólnonarodowe. I to jest w porządku, w takim sensie, że pokazują, że to nie jest tylko jakaś własność na przykład Polskiego Związku Łowieckiego, tylko ja ten przepis odczytuję właśnie jako takie trochę nasze połączenie z tymi zwierzętami. Ale 2 pozostałe to wyłącznie regulują to, w jaki sposób spełniać formalne wymogi, żeby pozyskiwać te zwierzęta w celu preparowania ich zwłok i czynienia z nich kolekcji. I to są jedyne przepisy, które dotyczą zwierząt dzikich w ustawie o ochronie zwierząt. I myślę, że to pokazuje w ogóle kondycję naszego prawodawstwa w kontekście zwierząt dzikich. I tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Zaczęłabym od tego, żeby po pierwsze przestać polować na ptaki, ale też uregulować sytuację tego kontynuowania tej polityki zwalczania dzików i też przestać ścigać ludzi, którzy stają w obronie zwierząt. No bo dzisiaj tak naprawdę również tutaj osoby zgromadzone pewnie na tej sali borykają się z takimi sprawami, w którym mogą być potraktowani jako przestępcy, bo wchodzą do lasu w imieniu dzikich zwierząt. Ale piątka dla zwierząt tej sytuacji nie poprawia. W sensie ona się nią po prostu nie zajmuje, ale w ustawie o ochronie zwierząt jest na to miejsce. Jest jedno zasadnicze też kłamstwo u zarania. Ja przepraszam, że się wcisnęłam, ale korzystam z tego, że mam mikrofon, że myśliwi propagują cały czas ten mit, że ich zabijanie jest humanitarne. Tymczasem to jest największe kłamstwo, jakie w ogóle jest, jeżeli chodzi o myślistwo. Ja chciałam tylko dodać a propos zwierząt, bo pani pytała, co zrobić ze zwłokami. Jeżeli trafi się na zwłoki zwierzęcia wolnożyjącego, czy nie daj Boże potrąconego, gmina ma pomóc. Gmina proponuje myśliwego, że on przyjdzie i pomoże humanitarnie temu zwierzęciu. I to tyle. To jest tak. Chciałem jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, że poza sferą prawa, oczywiście bardzo ważną, to trzeba zawsze podkreślać, jest taka sfera też jednostkowych zachowań wobec przyrody i zwierząt tak zwanych wolnożyjących, czy tak zwanych dzikich. Tutaj też należy po prostu zmienić sposób myślenia. To jeden przykład z czasów pandemii, kiedy była fala krytyki jednego z zarządzeń, które zakazywało nam wejścia do lasu. No tak, to było kontrowersyjne, natomiast równie kontrowersyjne było to mówienie o tym, że my mamy prawo do lasu. Wydaje mi się, że ludzie nie mają prawa do lasu, mają przywilej korzystania z tego lasu w sposób pokorny i od czasu do czasu, nie naruszając jego wewnętrznej harmonii. Tak, o takim przywileju można mówić na zasadzie sąsiedztwa, ale chyba nie o prawie. A to wymaga zmiany myślenia, to myślenia o tym wszystkim, co jest dzikie i wolnożyjące, jako czymś samostanowiącym się, znaczy takich suwerenach na własnych terytoriach. Kto jest tu kogo, tak? I kto komu wchodzi, gdzie? Tak, że oni sami się sobą rządzą, robią to doskonale, robią to, są absolutnie, totalnie kompetentni w swoim życiu, we własnych społecznościach, potrafią się zorganizować, opiekować potomstwem, wchodzić w relacje z innymi gatunkami żyjącymi obok.
są doskonale kompetentni, a my jesteśmy jednymi z sąsiadów. I to nie jest tak, że my mamy prawo do lasu, który jest domem nie naszym, bo my mamy dom gdzie indziej, tylko ich. My mamy przywilej wejścia tam czasem, wzięcia jednego, dwóch, trzech grzybów, trzech jagód, jednego kasztana i wracajmy do siebie. I nie róbmy z tego po prostu kolejnego miejsca do spacerowania codziennie, moim zdaniem, tylko z takim przekonaniem, że to jest jakiś taki przywilej od czasu do czasu. Dobrze. Ja jako prowadząca chyba już jest ten moment, że powinnam zakończyć tę dyskusję w takiej formie. Oczywiście zachęcam Państwa jeszcze do rozmów w kuluarach, oczywiście z przestrzeganiem wszystkich zasad związanych z pandemią. Bardzo wszystkim moim rozmówcom i Państwu tutaj zgromadzonym dziękuję. Do widzenia. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo. Ja się nazywam Grzegorz Zygadło, jestem prezesem zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk. Proszę. O, dobrze, to jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Grzegorz Zygadło, jestem prezesem zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk. Z powodu innych obowiązków nie było mi dane przywitać naszych dzisiejszych gości, więc tym serdecznie chciałbym Państwu podziękować za fantastyczną, poruszającą uczucia i emocje debatę, za świetną moderację pani Ludwice Włodek. Chciałbym też bardzo podziękować wszystkim tym, bez których ta dzisiejsza debata nie mogłaby się odbyć. Czyli w pierwszej kolejności muszę wyrazić tutaj podziękowanie pani Izabeli Kalucie, wiceprezesce naszej fundacji, bez której, która jest autorką całego cyklu debat pod hasłem Prawa Zwierząt. Dzisiaj mamy pierwszą odsłonę, inaugurację. Będą kolejne co miesiąc przez cały rok. A sponsorami dzisiejszej debaty byli Wydawnictwo Literackie, Instytut Jerzego Grotowskiego, a także państwo Dorota Jarocka-Śródka i Kazimierz Śródka, których niestety dzisiaj wśród nas nie ma, ale serdecznie nas pozdrawiają i będą sponsorami wszystkich kolejnych spotkań w ciągu całego roku, za co im bardzo dziękujemy. Państwu również serdeczne dzięki i do zobaczenia na kolejnych debatach.